Wbrew obawom wielu kobiet, karmienie piersią nie oznacza, iż biust straci na jędrności i urodzie. Piersi trzeba jednak odpowiednio pielęgnować i to jeszcze w okresie ciąży. Warto regularnie, codziennie smarować je preparatami przeznaczonymi dla kobiet w ciąży i po porodzie. Pozwalają one w okresie największych zmian hormonalnych i wahań masy ciała zapobiegać rozstępom i utracie jędrności skóry. Brodawek piersi nie trzeba w czasie ciąży przygotowywać do karmienia. Zabiegi takie jak hartowanie poprzez nacieranie spirytusem mogą tylko zaszkodzić i wysuszyć delikatną skórę. Po porodzie, w pierwszym okresie laktacji, brodawki mogą być podrażnione częstym ssaniem. Po każdym karmieniu warto posmarować je kroplą pokarmu, który przyspiesza gojenie. Można też stosować specjalne maści. Smarowałam brodawki specjalną maścią, której nie musiałam zmywać, ponieważ na początku jak używałam tylko wody, często miałam piersi, one się przesuszały. W aptece znajdziemy spory wybór maści gojących. Niektóre z nich trzeba zmyć przed następnym karmieniem. Ochronną warstwę warto zmyć także wtedy, gdy dziecko ma problemy z prawidłowym uchwyceniem brodawki. Jego język i wargi mogą bowiem ślizgać się po tłustej warstwie i dodatkowo ranić skórę. Czasami mama czuje się jak wyłącznie jednostka służąca do wyprodukowania pokarmu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w tym pierwszym okresie macierzyństwa mama miała czas dla siebie, mogła się poczuć zadbana, atrakcyjna i kobieca. Pielęgnacja piersi to nie tylko dobór kosmetyków. Karmiącej mamie potrzebny jest wygodny biustonosz, który będzie dobrze podtrzymywał biust, nie ugniatając go nigdzie. W dobrym biustonoszu do karmienia wierzch miseczki powinien dawać łatwo odpinać się jedną ręką. Warto mieć kilka biustonoszy na zmianę. Szczególnie na początku laktacji wiele mam potrzebuje miękkiego i wygodnego biustonosza do spania, choćby po to, by włożyć do niego wkładki laktacyjne. Wkładki laktacyjne pochłaniają krople pokarmu wyciekające z piersi pomiędzy karmieniami. Dobra wkładka powinna być chłonna, ale dość cienka i nie przesuwać się pod bielizną. Wkładki wymieniamy, gdy są wilgotne, a najlepiej po każdym karmieniu.